Dobra, słuchajcie, bardzo szybki filmik pokazujący, że to urządzenie do testowania właśnie rezonatorów kwarcowych działa. Tutaj znalazłem sobie na pewnej płytce. Postaram się wam pokazać. Taki rezonator kwarcowy, on ma oznaczenia 24 5DG1S TXC jakiś. 24,5DG1S. Takie ma oznaczenie. Czyli 24 coś tam powinien pokazywać. To jest z takiej jakiejś płytki gdzieś znalazłem. Nie wiem, od drukarki czy czegoś. I to jest bardziej montowane powierzchniowo. I powiem wam, że dolutowałem tutaj dwa druciki od tych rezystorów, które ucinałem. I teraz sprawdźmy sobie, ile nam pokaże ten tutaj miernik częstotliwości. Jakie ma parametry ten rezystor kwarcowy. Także wpinam się tutaj w dwie te dziureczki. Oczywiście to trzeba zrobić dobrze. I pokazuje nam 24,572. Czyli myślę, że idealnie pokazuje. Także świetny bajer. Polecam szczerze, naprawdę. Bardzo polecam. Bo dzięki temu wiem, że ten rezonator kwarcowy jest sprawny, tak? Zastanawiam się, jak by wyglądała sprawa przy mierzeniu takich rezonatorów kwarcowych, jakie są w telefonach. Takie, co mają już cztery na przykład pola do tam lutowania. Ale myślę, że jakby się udało jakimś cieniutkim drucikiem podlutować pod taki rezonator kwarcowy od telefonu, to też by pokazał jego wartość. I co ciekawe, nie zmierzycie takiego rezonatora, jak jest wlutowany na płytce. Próbowałem tutaj sobie wyprowadzić dwa kabelki i podpiąć się do tego rezonatora na płytce. Niestety nie pokazywało żadnej wartości. Dopiero po wylutowaniu nic nie zakłóca tego rezonatora, że tak powiem, i można dokonać prawidłowego pomiaru. Także serdecznie polecam to urządzenie, bo jest mega tanie, 17 zł, a naprawdę, jeżeli chodzi o przydatność jego, to jest bardzo przydatne. Bardzo przydatne, w szczególności dla osób, które na przykład dużo majstrują przy różnych rodzajach tam radii i tak dalej. Także polecam. 17 zł z AliExpressa. Co tu dużo mówić więcej? Działa, jestem happy, także będzie to na pewno włożone jeszcze do jakiejś obudowy w przyszłości, żeby to było ładniej zrobione. I myślę, że przyda się w niektórych zastosowaniach. Dobra, to by było tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.